Cała ziemia woła z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemia woła z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Czcigodny księże arcybiskupie Wiktorze, czcigodny księże arcybiskupie Damianie, czcigodni księża biskupi, czcigodni księża, szanowni panie i panowie rektorzy, dziekani, szanowni profesorowie, pracownicy nauki, szanowni studenci, wszyscy zebrani goście i wreszcie czcigodny księże profesorze Jerzy Szymiku, laureacie tegorocznej edycji nagrody Lux Ex Silesia, mój przyjacielu, bo taka więź łączy mnie z Tobą. To wielka radość i zaszczyt dla mnie wygłosić laudację na Twoją, księże profesorze, cześć i to w tak szlachetnym gronie, miejscu i czasie. Szlachetna jest też nagroda Lux Ex Silesia i jest tak z kilku przynajmniej powodów. Każdego roku otrzymuje ją tylko jedna osoba. Nagroda nie ulega więc łatwej dewaluacji. Dalej, nagroda przyznawana jest przez biskupa katowickiego. Pierwszym był obecny tu arcybiskup Damian, po nim również obecny arcybiskup Wiktor, a teraz jest nim arcybiskup Adrian. A kiedy działa biskup, angażuje autorytet Kościoła. Jest to więc nagroda w pewnym tego słowa znaczeniu kościelna. Ale to też nagroda śląska, więc jakoś swojska, bardzo nasza, bliska sercu każdego Ślązaka i każdego, kto ze Śląskiem jest związany. Już w samej nazwie słyszymy słowo Silesia, Lux Ex Silesia. Światło świeci ze Śląska i promieniuje na Polskę i jeszcze dalej. Nagroda, i to kolejny powód jej szlachetności, tradycyjnie wręczana jest w czasie międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego, a więc w kontekście świata nauki. Jednak ostateczną pieczęć szlachetności nadaje nagrodzie Lux Ex Silesia jej patron, Jacek Odrowąż, święty Jacek Odrowąż. To w Krakowie mówiono o nim, że jest światłem ze Śląska. Tegoroczny laureat, ksiądz profesor Jerzy Szymik, wręcz doskonale mieści się w tak opisanych przymiotach. Jest przecież bardzo śląski, polski, ale jest też uniwersytecki i aż do trzewi kościelny. Te właśnie konteksty, powtórzę je, śląskość, polskość, uniwersyteckość i kościelność oraz dodam jeszcze rodzinność są umiłowanymi światami księdza profesora. W tych światach żyje i nimi oddycha. Chyba można powiedzieć, że gdyby nagroda Lux Ex Silesia, że gdyby nagrody Lux Ex Silesia nie było, należałoby ją wymyślić i przyznać księdzu Jerzemu, choć wtedy zapewne nazywałaby się Lux Ex Psovia, światło z Pszowa. Światło świeci z Pszowa, bo stamtąd profesor pochodzi. Tam od urodzenia przez 70 lat mieszka. Tam przez wszystkie lata wracał do domu rodzinnego, czy to z Lublina, czy Katowic, i tam zamieszka na emeryturze wśród kochanej rodziny, wśród tysięcy książek, wśród drzew starego ogrodu, w cieniu dwóch wież pszowskiej bazyliki pod okiem Matki Bożej Uśmiechniętej. W lipcu 21 roku ksiądz Szymik napisał dla Teologii Politycznej artykuł o powstaniach śląskich. Pozwolę sobie fragment zacytować, bo być może spośród setek tekstów, jakie opublikował, ten bardzo dobrze opisuje Szymikowy świat, z którego wyszedł i który sam od lat kształtuje. Cytuję. Pisze w
Przowie, w moim domu rodzinnym, z widokiem na wieżyczkę Urzędu Miejskiego naszego ratusza, przeszło stuletniego budynku, na którym na kilka godzin podczas pierwszego powstania zawisła po raz pierwszy polska flaga, teraz wisi stale. W herbie Przowa jest kościół, a nasze miejskie barwy są żółto-niebieskie. Przów to niewielkie górnośląskie miasteczko oddalone od granicy z Republiką Czeską o kilkanaście kilometrów. Ulica, przy której stoi moja ojcowizna, nosi dumną nazwę plebiscytowa, bo to tu przed wiekiem kilka domów dalej znajdował się Polski Komitet Plebiscytowy. Tu też na mojej rodzinnej ulicy toczyła się jedna z powstańczych potyczek. 100 metrów od mojego domu 18 sierpnia 19 roku został rozstrzelany Józef Tytko, przowianin. Egzekucji na ciężko rannym Józefie bez sądu w obecności żony dokonał oddział Grenszucu. Świadkiem tego mordu była moja, między innymi 18-letnia wtedy babcia Matylda. Cóż dodać? Może to, że powstańcami byli obaj moi dziadkowie, Antoni i Teodor, oraz trzech moich pradziadków. Dwaj pierwsi jako nastolatkowie. Pradziadkowie byli już wtedy mocno po 40. Koniec cytatu. Jest tu dom rodzinny, jest Przów, jest Śląsk, jest Polska. Brakuje jeszcze kościoła, świętej wiary katolickiej. Ale pojawiają się one w dalszej części tekstu, gdy, jak przystało na człowieka uniwersytetu, na profesora teologii, próbuje sformułować odpowiedź na pytanie, jak to się stało, jak to w ogóle mogło się stać, że w Ślązakach pozostał duch polskości, mimo że od 600 lat żyli poza Polską. Odpowiedź profesora brzmi tak. Otóż twierdzę, że istotnym czynnikiem, który koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie, jest nieco innego jak święta wiara katolicka. Moi przodkowie, powstańcy, śląscy, a wiem o tym na pewno, szli do powstania przede wszystkim dlatego, że kształt katolicyzmu i wyrastającej zeń organicznie kultury był dla nich najwyższą duchową i kulturową wartością. Chodziło i chodzi w gruncie rzeczy o wolność. A ten rodzaj wolności, o który chodziło i chodzi, jest możliwy tylko w katolicyzmie, w kulturze rzeźbionej katolicyzmem. Można z tej diagnozy i tezy się podśmiechiwać, ale zdaje się, że ludzie pokroju Jana Pawła wiedzieliby, o czym mówię. I zdaje się też, że najbardziej współczesny, najaktualniejszy spór o wolność jest właśnie o tym. Jeżeli światło z Przowa świeci mocno, to nie tylko dlatego, że ksiądz Szymik jest wybitnym profesorem teologii. Od lat 80. związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie w latach 1997-2005 był między innymi kierownikiem Katedry Chrystologii, po czym w 2005 roku został pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Przez dwie kadencje zasiadał w Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, gdzie pracował między innymi pod kierunkiem kardynała Józefa Ratzingera. Jest autorem 70 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych, promotorem 32 doktoratów i 206 magistrów. Te doktoraty i magisteria, wyraźnie opisane, zajmują sporo metrów w bibliotece profesora. Kto był, to widział. A z dzieł naukowych warto zwrócić uwagę na opublikowaną w 1996 roku pracę o polskim nobliście pod tytułem Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza z podtytułem Teologia literatury. A z najnowszych imponującą trylogię Teologia Benedykta, będącą autorską prezentacją myśli Ratzingera Benedykta XVI. Notabene w całości ta praca została napisana żelowym długopisem na białych kartkach papieru bez komputera, aż trudno sobie to wyobrazić, a jednak tak było.
I tu też na marginesie trzeba dodać ważną rzecz. Te dwa dzieła o Miłoszu i Ratzingerze dobrze pokazują ewolucję myśli profesora. Wielka literatura jest ważna, zdaje się mówić dzisiejszy laureat. Należy ją poznawać, o czym jeszcze za chwilę powiem, ale ona nie wystarcza, bo trzeba sięgać głębiej, dalej do słowa Boga i refleksji nad nim. Stąd Ratzinger i jego dzieło znalazły się w samym centrum zainteresowania profesora. Autorytet naukowy jest fundamentem, ale światło z Przowa świeci mocno dlatego, że z tym swoim światem, katolicyzmem rodzinnym, ludowym, przowskim, maryjnym, ale jednocześnie teologicznie głęboko przemyślanym, wchodzi w spór ze współczesnością. Tego sporu się nie boi, a na radościach i nadziejach, smutkach i trwogach ludzi współczesnych zna się jak mało kto, bo żyje bardzo rodzinnie, spotyka się z dziesiątkami ludzi, codziennie czyta gazety, wyznał, że ma to po mamie, która jeszcze w wieku lat 90 prześcigała go w tym, czytała więcej. Nieustannie śledzi współczesną literaturę. Wśród jego lektur jest Izodis Misji, Olga Tokarczuk, by przywołać zaledwie dwa nazwiska spośród dziesiątek innych. Właśnie w literaturze wyczuwa najlepiej puls życia. Jest ona, jak lubi powtarzać, czułym sejsmografem. Wchodzi zatem w spór ze współczesnością i na jej dramatyczne pytania odpowiada z wnętrza teologii i z wnętrza swojej wiary, przekonując w tekstach naukowych, publicystyce, poezji, na ambonie, na wykładach, że bez Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, nie da się ani wytłumaczyć, ani rozwiązać żadnego ludzkiego dramatu. I robi to bezkompromisowo, odważnie, ale też z delikatnością i wielką dbałością o piękno języka. Na wzór swojego mistrza, Ratzingera Benedykta XVI, który był bezkompromisowy, odważny, ale też delikatny i pięknie mówił. Dwa wydarzenia z ostatnich lat w tym kontekście chciałbym krótko przypomnieć. Pandemia koronawirusa, która przetoczyła się przez Polskę i świat, wyrządziła wielkie szkody w gospodarce, zdrowiu, edukacji, ale najbardziej, odważę się to powiedzieć, ucierpiał Kościół. Z dnia na dzień wierni zostali odcięci od sakramentów. Kościół pozbawiony życiodajnej siły został uderzony w bodaj najczulszy punkt. Wielu stawiało pytanie o przyczyny sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale nie chodziło o odpowiedzi na poziomie medycznym, epidemiologicznym, bo tych było aż nadto, ale chodziło o poziom teologiczny. Co to się stało, że prawie cały świat się zatrzymał? Czy to kara za grzechy? Czy w ogóle można stawiać jeszcze takie pytania? Czy współczesna teologia posługuje się jeszcze pojęciem kary za grzechy? I jedną z odpowiedzi dał ksiądz profesor, wyjmując z bogatych zbiorów myśli Ratzingera Benedykta próbę zmierzenia się z trudnym tematem. A drugie wydarzenie, które chciałbym przywołać, wiąże się z tym miejscem, w którym jesteśmy, z katedrą. W felietonie dla gościa niedzielnego z lutego 2021 roku laureat tegorocznej szlachetnej nagrody Lux Excellesia napisał między innymi tak. 5 październikowych wieczorów od 23 do 27 roku 2020 spędziłem pod katowicką katedrą z różańcem, notesem i maseczką, stojąc nieco z boku, zachowując dystans społeczny. Oglądałem dosłowną ilustrację tezy, że szatan jest przedrzeźniaczem Boga.
pod wyrytym nad kolumnadą katedry napisem Soli Deo Honor et Gloria ustawiony na schodach wielki baner z wulgaryzmem, którego nie będę tu przytaczał. Miejsce gromadzące kilkutysięczne zgromadzenia śpiewającej młodzieży, Niedziela Palmowa, Dni Wspólnoty, Ruchu Światło Życie, było okupowane przez kilkutysięczny tłum piszczącej wulgaryzmy młodzieży. I potem w opisie sytuacji w końcowej części felietonu dodał zasadnicze przesłanie, które głęboko jest też wpisane w misję Kościoła. Mam skromną, ale mocną propozycję skierowaną do obecnych tam fizycznie i duchowo katoliczek, ochrzczonych, praktykujących bądź nie, katechizowanych teraz bądź kiedyś, oazowiczek, tak niestety, sakramentalnych mężatek. Mówię do was z całą miłością i mądrością, na jakie mnie stać. Nawróćcie się. Idzie Wielki Post, jesteście młode, nie jest za późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta droga prowadzi do przepaści. Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlaczego wybrałem te dwa wydarzenia? Bo chcę pokazać, że tegoroczny laureat Lux Ex Silesia jest przede wszystkim księdzem, jest uczonym, teologiem, profesorem, poetą, publicystą. Ale wszystkie te aktywności mieszczą się w kapłaństwie. Gdyby zaistniała taka potrzeba, hipotetycznie, to ksiądz Jerzy mógłby rozstać się z publicystyką, zostawić uniwersytecką katedrę, co zresztą właśnie się stało, kiedy formalnie przechodzi na emeryturę. Mógłby nawet porzucić poezję, ale nie mógłby przestać być księdzem. I to nie tylko z racji na niezatarty ślad wyryty na duszy każdego księdza. Kapłanem jest się przecież na wieczność. Ale z racji głębokiego przekonania, że musi wołać: zatrzymajcie się, zawróćcie, ta droga prowadzi do przepaści. Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od dawna już wie, że w tym, co robi, chodzi o życie. Trzeba dodać życie wieczne. Jego samego i tych, za których czuje się odpowiedzialny. Może niewielu wie, że od wielu lat opiekuje się nieformalną grupą o intrygującej nazwie Po co, którą po rozwinięciu czytamy Pszowskie Ognisko Cudownie Ocalonych. Inicjatorzy grupy mieli świadomość, że zostali cudownie ocaleni przed utratą wiary, przed utratą więzi z Kościołem, przed utratą życia sakramentalnego. Każdego roku pocoki, bo tak potocznie o sobie mówią, uczestniczą w rekolekcjach prowadzonych przez swojego mistrza. W ostatni wrzesień szczelnie wypełnili domy rekolekcyjne w Brennej. Można powiedzieć, że z całej okolicznej krainy ciągną ludzie do światła, które rozsiewa ksiądz profesor. I żeby nie było niedomówień, wie doskonale, że ostatecznie to nie jest jego światło. W 2009 roku z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich napisał wiersz Być śląskim księdzem, dedykowany swoim przyjaciołom z rocznika święceń 79. Być śląskim księdzem. Nie spod figowców, ani spośród gęstych koron sykomor, ani ze szpaleru cyprysów nas wezwał. My jesteśmy spod karlawych brzózek, spod lękliwych topoli, ze środka konających lasów świerkowych. Wielu z nas lepiej zna konkol niż pszenicę, bo dorastaliśmy wśród bladych łąk i kopalnianych stawów. Szedł z krajem familoków, jak pękniętym jarem pustyni judzkiej i wyraźnie potrzebował naszej pomocy. Wołał nas. Rozumieliśmy z tego niewiele, ale jednak najważniejsze, że jemu się nie odmawia. Dlatego dołączyliśmy do tamtych, nie wiedząc, że oto spełnia się marzenie śląskich chłopaków. Mieć mocne życie, nie dać się byle czemu. Chronić bezbronnych, wybierać Boga.
Idziemy za Nim całymi latami, oglądaliśmy jedynie Jego plecy, ale teraz, pod wieczór, coraz częściej zdaje się odwracać głowę, jakby nas liczył, jakby pytał, czy nadal może na nas liczyć. Jakby liczył dni, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, jakim jest. Póki co pocę się, jakbym krwawił. Czy teraz, pod wieczór życia, Bóg może jeszcze liczyć na tegorocznego laureata szlachetnej nagrody Lux ex Silesia? Czy światło z Przowa nadal będzie świecić mocno? Po przejściu na emeryturę przez rok chcę odpoczywać, a zapewniam, że potrafi to robić. W tym roku w ogrodowym basenie z plastiku o długości niespełna 8 metrów przepłynął 59 km i 400 metrów, co było życiowym rekordem. W przyszłym sezonie letnim łatwo powinien złamać granicę 60 km już bez obowiązków. A potem, gdy odpocznie, chciałby napisać trylogię Christologia Incarnata i równocześnie 13 z głoskowcem tworzyć poemat pod tytułem Tryptyk Pszowski. Jak wyznał, jest to winien uśmiechniętej Madonnie, której zawdzięcza wszystko. A ponieważ w obu dziełach chce się zmierzyć z największymi pytaniami naszego czasu, zatem jest nadzieja, że Jego światło nie przygaśnie. Niech zatem Bóg da mu zdrowie, jasny umysł i siłę, by mógł wołać, że tu chodzi o życie wieczne. Dziękuję bardzo. Ogromną radością przekazuję to wyróżnienie, nagrodę Lux ex Silesia księdzu profesorowi Jerzemu. Drogi Jerzy, czynię to w imieniu fundatora tej nagrody, arcybiskupa Damiana, arcybiskupa Adriana i we własnym imieniu. Pokolenia biskupów przechodzą, nagroda trwa. Dzisiaj ty ją otrzymujesz, Lux ex Silesia. Myślę, mój drogi, że jest to po prostu materialne stwierdzenie faktu. Jesteś Lux ex Silesia i niech tak pozostanie. I jeszcze tą nagrodą wchodzisz do Panteonu Górnośląskiego. Tam będą ciebie poznawali, rozpoznawali i będziesz mógł kształtować to pokolenie i tych młodych wokół ciebie zgromadzonych, ale myślę, że tych, którzy będą zainteresowani teologią, przyszłością, Panem Bogiem i twórczością księdza profesora, który dziś staje się Lux ex Silesia. Szczęść Boże! Czcigodni, szanowni, drodzy. Nagrodę Lux ex Silesia przyjmuję z głęboką wdzięcznością i z poczuciem niezwykłego zaszczytu. I z pokorą, która ma swoje źródło między innymi w randze i dorobku dotychczasowych jej laureatów, do których dołączam. Najkrócej i najszczerzej wszystkim za wszystko dziękuję.
Dedykuję tę nagrodę mojej matce, która tu być nie może ze względu na wiek i stan zdrowia. Słowo laureata zamknę w trzech punktach. Po pierwsze Silezja, po drugie Lux, po trzecie ksiądz Jerzy Szymik. Punkt pierwszy. Silezja jest godna miłości. O jakim kształcie, jakiej sile? W naszej miłości do Śląska, do Górnego Śląska, do naszej ziemi rodzinnej chodzi w moim przekonaniu o dwie postawy. Pierwsza postawa to pewien wyraźny dystans wobec Śląska i śląskości, motywowany chrześcijańską wiarą w osobowego Boga, która to wiara nie znosi jakiegokolwiek bałwochwalstwa. Jaśniej, nasze miasto nadziei to z kart apokalipsy przedmiot ostatecznej naszej tęsknoty. To ani Katowice, ani Warszawa, ani Berlin, ani Waszyngton, ani Bruksela. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, uczy Paweł. Sercem naszej nadziei nie jest Śląsk, ani Polska, ani Europa, lecz Bóg sam. Nikt inny i nic innego. Prymat Boga musi górować nad prymatem Śląska w życiu Ślązoka i nad wszelkimi śląskimi interesami, choćby najszlachetniejszymi, a radykalizm tej postawy chroni czystość naszej miłości do Śląska przed jej zanieczyszczeniem, podtruciem i zatruciem. Bóg tę miłość ochroni przed jakąkolwiek podmianą, w jakąkolwiek odmianę idolatrii, megalomanii, pogardy, ksenofobii, nienawiści, co grozi wszystkim bez wyjątku ludzkim miłościom, rozwijanym zamiast bądź w kontrze wobec absolutnego prymatu Boga. To jest jedna postawa. Druga to właśnie owa żarliwa, jedyna w swoim rodzaju miłość do Śląska, utożsamiająca się z ludźmi, z ziemią, kochająca to, co dał nam Stwórca, akceptująca po prostu Jego zamysł, Jego pomysł na nasze życie. Ponieważ Bóg nie stworzył nas Piemontczykami, Nowojorczykami, Saksończykami, ani nawet Kaszubami. Dał nam życie tu i teraz. I musi w tym Jego pomyśle na nas być boski geniusz, który trzeba maksymalnie uszanować. Albo z tej ziemi zasiemy żywotne soki potrzebne do naszego życia i rozwoju, albo nam się to już nie uda wcale. Ja osobiście nie wierzę w reinkarnację i drugiej szansy na przykład w Laponii nie będzie. Albo ze swojej śląskości ulepię piękne życie, albo nie zrobię tego już z żadnego materiału. Tak właśnie Jezus kochał swoją Palestynę i z niej zrobił uniwersalny użytek. Jej lokalność, jej prowincjonalność w rzymskim świecie, jej ludzie, Jezusa ziomkowie, jej jezioro, jej ryby, jej góry, pola i zwyczaje, jej jasne i ciemne strony stały się narzędziem najbardziej uniwersalnej nauki, jaka kiedykolwiek powstała na naszej ziemi. Ale najgłębiej Jezus należał nie do tych ludzi, gór i pól, ale do Ojca. I poprzez jedność z Ojcem kochał swoją ojczyznę najskuteczniej i zbawczo. I właśnie w tym napięciu, tak to rozumiem i tym się z wami dzielę, w napięciu tych dwóch postaw, dystansu i przylgnięcia, których źródłem jest Bóg, sytuuje się to, co najcenniejsze dla zdrowia śląskiej tożsamości. Między innymi dlatego trzeba Śląsk ewangelizować. Niczego bardziej ta ziemia nie potrzebuje, bo uratuje i rozwinie Śląsk i jego tożsamość jedynie miłość
kształtowana wiarą. Nie mówię tego z wrogością dla moich agnostycznych i niewierzących ziomków. Wiem, że tacy są. Spotykam się z nimi i współpracuję. Mówię to z miłością dla nich i dla mojej najdroższej ziemi. Szanuję ich i kocham właśnie tak, mówiąc im bez niechęci to, w co naprawdę wierzę, co naprawdę myślę i w czym naprawdę pokładam nadzieję dla mnie i dla nich. Punkt drugi krótszy, trzeci będzie najkrótszy. Punkt drugi, czyli lux. Powiedzmy to jasno, prawdziwym światłem nie jest ani święty Jacek, ani długa lista znamienitych laureatów, ani tym bardziej ja. Mówiąc Ewangelią, była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Mówi Jezus, przyszedłem na świat jako światłość i dlatego jest wśród was światłość, powiada. Podkreśla ponad wszelką wątpliwość, ja jestem światłością świata. To nikt inny jak właśnie On na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. I dopiero teraz, dlatego, z tych powodów możemy rozumieć, co znaczy, że my jesteśmy światłem świata, które ma jaśnieć przed ludźmi po to, by chwalili Ojca. I to właśnie jest moim laureata największym marzeniem, być odbitym światłem Jezusa, być księżycem Słońca Chrystusa. Tak to rozumiem. I punkt trzeci, ksiądz Jerzy Szymik. Dla jednych profesor, dla innych poeta, dla jeszcze innych publicysta. Mówił o tym ksiądz Marek. Chcę wyznać absolutnie jednoznacznie. Jestem księdzem. Rzymskokatolickim księdzem. Jestem duszpasterzem. Jako teolog, jako poeta, jako dziennikarz. To moja najgłębsza tożsamość. Usłyszałem kiedyś głos Pana, który mnie zawołał i zapewnił, mówiąc do mnie tak. Zbawię Cię, Jurku, a zrobię to na drodze Twojej walki o zbawienie innych. Musisz pójść tą drogą. Walki o zbawienie moich dzieci. Więc utrzymywać świat w stanie wrażliwości na Boga i Jego sprawy to moje powołanie, zadanie, tożsamość. A na koniec powiem Państwu tutaj wszystkim, w tej wspaniałej świątyni zgromadzonym, że to niepojęte, to jest czysta metafizyka, to co teraz powiem, nie do wymyślenia. Bo niezwykłe tak naprawdę jest to, że odbieram tę wspaniałą nagrodę, jakieś 3 metry od miejsca, to miejsce to jest ten czarny rąb tutaj, w którym niespełna 45 lat temu leżałem twarzą do ziemi, właśnie tu, i szeptałem, tak Panie, idę, zrobię to, idę. Czy coś w tym rodzaju. Z całego serca Wam dziękuję. Było tutaj. Przejdzie do historii Panteonu Górnośląskiego w Katowicach.
dniu dzisiejszym gościliśmy laureata corocznej nagrody Lux Excellencia, która jest przyznawana przez arcybiskupa katowickiego. Było to dla nas wielkie wyróżnienie, że ksiądz profesor Szymik, poeta, bardzo ciekawa postać, zaszczycił nas swoją obecnością podczas tego wieczoru, gdzie słuchaliśmy jego utworu w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego oraz kwartetu smyczkowego, który całą tą uroczystość ubogacił muzyką. Laureaci Lux Excellencia są upamiętnieni w Pantonie Górnośląskim, jednych z pierwszych sal, gdzie jest taka poświęcona im ekspozycja. No i w przyszłości również będzie ksiądz profesor Szymik w gronie tych właśnie upamiętnionych na naszej wystawie. Lux Excellencia, tak piękna nagroda, tak piękna nazwa, tak piękny patron. Czy dzisiejszy dzień coś zmienia w życiu księdza profesora? A jeżeli tak, to co? Zmienia radykalnie. Jestem od dzisiaj laureatem nagrody Lux Excellencia. To nie jest to samo, co było. Moja sytuacja się zmienia, nie wiem, czy ontologicznie, ale trochę uciekam w żart, ale robię to tylko i wyłącznie ze wzruszenia i z wdzięczności, bo to naprawdę przeżyłem to ogromnie głęboko i jestem bardzo wdzięczny no, przede wszystkim Panu Bogu, moim rodzicom, ale też całemu tutaj środowisku, temu kościelno-naukowo-przyjacielskiemu, które mnie uhonorowało w ten sposób. Bogu niech będą dzięki i wszystkim tym dobrym ludziom. Będzie teraz łatwiej czy trudniej? Myślę, że łatwiej o tyle, że rozpoczynam emeryturę, także może będę miał troszeczkę więcej czasu niż miewałem do tej pory. Natomiast no, trzeba się liczyć oczywiście też z upływem czasu i ze zdrowiem, ale myślę, że Pan Bóg będzie błogosławił, tak jak mi błogosławił do tej pory, za przyczyną Pani uśmiechniętej z przowa. Nie spod figowców, ani spośród gęstych koron sykomor, ani ze szpaleru cyprysów nas wezwał. My jesteśmy spod herlawych brzuzek, spod lękliwych topoli, ze środka konających lasów świerkowych. Wielu z nas lepiej zna konkol niż pszenicę, bo dorastaliśmy wśród bladych łąk i kopalnianych stawów. Szedł z krajem familoków, jak pękatym jarem pustyni judzkiej i wyraźnie potrzebował naszej pomocy. Wołał nas. Rozumieliśmy z tego niewiele, ale jednak najważniejsze, że jemu się nie odmawia. Dlatego dołączyliśmy do tamtych, nie wiedząc, że oto spełnia się marzenie śląskich chłopaków. Mieć mocne życie, nie dać się byle czemu, chronić bezbronnych, wybierać Boga. Idziemy za Nim. Całymi latami oglądaliśmy jedynie jego plecy, ale teraz, pod wieczór, coraz częściej zdaje się odwracać głowę. Jakby nas liczył, jakby pytał, czy nadal może na nas liczyć, jakby liczył dni, kiedy ujrzymy go twarzą w twarz, jakim jest. Póki co, pocę się, jakbym krwawił. Moi przodkowie umierali na korytarzach prowincjonalnych szpitali z braku miejsc, wystawieni na ostateczną samotność. Agonii przynosiły im ochłodę przeciągi przykrytym szarym płótnem skulonym przed tym, co w śmierci boskie. Umierali w dusznych chodnikach kopalń z braku powietrza, w ciemnym smutku, między rozpaczą a modlitwą do świętej Barbary. W okopach, w błocie i fekaliach, z przestrzelonym brzuchem, w czasie porodu, życie za życie. Czasem gruźlica, niekiedy nagłe krwotoki, skoki gorączki z nieznanych przyczyn, czarna tafla stawu albo grudka krwi wędrująca do mózgu zabierały ich z przowa, z kwitnącej łąki, z przepoconego łóżka, z epicentrum bólu. Odchodzili z ulgą, bezmiar, ku niemu. Chcę tak wierzyć i wierzę, czyli wiem mniej więcej, jak to będzie.
nie jestem od nich lepszy, choć jestem z ich miłości. Dołączę do nich. Moja nadzieja jest wielka na ich miarę. Jedź do świętej ziemi, synu, powiedziała. Była oparta o framugę drzwi, które wychodzą na nasze domowe podwórko i ogród. Płakała z żalu. Płakała za mną, za naszym życiem. Była w jej szlopu odpowiedź Boga na każde z moich pytań. Żegna ci miłość. Ona jest prawdą o twoim życiu. Zobacz, jak jesteś nam drogi. Mówił do mnie jej płaczem. Uwierz. Padał deszcz. Ciemniał wieczór. Wilgoć była wszędzie. W powietrzu, na liściach jarzębin, na jej policzkach. Bez Boga nic nie jest możliwe. Milczeliśmy wspólnie. Długo. Potem włączyłem silnik, wycieraczki, płytę z odmawiającym różaniec papieżem. Gęstniał mrok. W Jerozolimie przy czwartej stacji jest mała ormiańska kaplica, gdzie jej smutek i miłość są pamiętane. Kamiloki i montownia smaku. Obserwował ścianę w biało-błękitne, pionowe pasy, świerk syberyjski tuż za oknem, krótkie spodniczki młodych kobiet, trajkoczących po angielsku, globus na parapecie, różowe goździki w szkle i lilie. Wszędzie lilie. Pufy, zmyślny parkiet, dziesiątki lampek. Słyszał cichą muzykę, modną, klubową. Pamiętał, że na familokach były huśtawki. Wisiały na hokach w futrzynach drzwi. Tam obsmarkane lodzie i franciki, czekając na powrót taty, montował szole, potem robił zabyk lajpra, furgały pod ordeki. Nigdy dalej. Linia familoków wyznaczała granicę, powyżej której nie podskoczą. Wydawało się. A teraz patrzył w lokalu montownia smaku na wnuczkę Lodzi, która była cerą łodziski, żonę tamtego montera, jak jednocześnie, płacąc kartą, rozmawiała przez telefon i całuje w policzek wysokiego latynosa, zarzucając na ramię żeglarski worek z nadrukiem Rizeft. Wiedział, że za kilka lat ich syn wsiądzie na własny rollercoaster i nie zatrzyma się aż na krótko w czwartym związku. Platforma wiertnicza na Morzu Północnym będzie mu huśtawką i grubą, a życie nieskończonym montowaniem nieprzystających do siebie kawałków i byblajtrowaniem możniejszych i wyrywaniem korzeni i wszystkiego z korzeniami. http://ukośnik/śledzenie.przesylki.pl Śledzę przesyłkę numer 002999077385157295947. To jest fascynujące zajęcie. Jest ono, niestety, możliwe dopiero po zeskanowaniu przesyłki na sortowni Poczty Polskiej. Mogę śledzić ją na dhlparcel.pl lub też na https://ukośnik/ukośnik/przekieruj.dhlparcel.pl/ukośnik/002-5900773-85157295947. Znam PIN 412966. Myję zęby. Śledzę przesyłkę numer 002-5900773-85157-5729-547. W tym czasie mój uniwersytet walczy o wejście do 800 najlepszych uczelni świata. Mój wydział o kategorię B+, a moi studenci o dostęp do USOS-a, awaria systemu, który właśnie domykamy. Ich prace sprawdzają systemy antyplagiatowe, które plus sprawny monitoring zwalniają nas z męczącej czujności sumienia. Aplikuję, streamuję,
nie wymiękam, śledzę. Jestem śledzony, czy śledzę. Już wiem, że nie jest możliwe nie śledzić przesyłki po jej zeskanowaniu, bo wtedy natychmiast interweniują online psycholożki interwencyjne. Współpracują ze mną na platformie behawioralnej, interaktywnej. Wzmacniają w ten sposób moje zasoby, pomagają zarządzać moimi kryzysami. Myję zęby, kiedy podskakuje telefon. Interweniują obie. Pomysłodawczyni i twórczyni. Połączenie Orwella z Huxleyem. Przypominają mi moje sukcesy, rozkładają je na czynniki pierwsze. Więc mobilnie, z satysfakcją, śledzę przesyłkę numer 00259007783815157295947. Lecz najlepsze jeszcze przede mną. Przesyłkę, którą śledzę, znalazłem info. Śledź przesyłki jeszcze szybciej z aplikacją mobilną InPost. Wejdź na impost.pl/aplikacja lub zeskanuj kod QR. To będzie jeszcze bardziej fascynujące zajęcie. Sara Sampaio. 24-letnie ciało Sary Sampaio zdobi sierpniową Lizbonę. Ciało Sary wielkości 8 pięter króluje nad Białym Miastem, na elewacjach handlowych galerii, na biurowcach telefonii komórkowej, na żurawiach w dokach Oliwajsz. Wystawione na widok publiczny, jak ciała złodziei w średniowiecznych pręgierzach i dybach, czy heretyków za hiszpańskiego panowania, czy półnagich gladiatorów na arenach rzymskiego Olissimo. I jak tamte budzi żądzę i podziw, urąganie i obojętność naprzemiennie. Sara Sampaio jest twarzą, piersią i udem Victoria's Secret. Teraz w to srebrne popołudnie pod banerem z ciałem Sary, dającym skrawek cienia, czytam w brewiarzu Deutero Izajasza. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. I wtedy podjeżdża dźwig. Zaklejają ciało Sary Sampaio. Ale wszyscy liczymy na to, że to chwilowe, że nad miastem zakróluje ciało Anny Delgado. Twarzy, piersi i uda Calzedonii. Po drugiej stronie tagu, w Almada, drga w rozżarzonym powietrzu pomnik Chrystusa Króla, wielkości 8 pięter. Ale nie ma on wdzięku, by się nam podobał. Było to w porze południowego wiatru z nadmorawskiej bramy. Usłyszałem kroki Pana Boga, przechadzającego się po naszym ogrodzie. Wiedziałem, że zachodzi tu często, od wieków. O moich przodkach na tym skrawku ziemi mawiano matuszki spod ogrodu. Wielu z nich w księgach chrztu miało wpisane zagrodnik bądź gardner. Wiem już, Panie, że jestem nagi. Ale nie chowam się przed Tobą. Uprawiam, doglądam, przesiaduję tutaj, zgodnie z Twoim słowem. Wiesz to, bo chodzisz tędy, modlisz się tu. Wiem za Magdaleną, że to nie ogrodnik, ale żeś to Ty. Przycinam nawoże, każesz wyrwę, chcesz zasadzę, powiesz zrobię. Jestem tu u siebie, już nie w Eden, jeszcze nie w Getsemani. Między rajem a tłocznią potu i krwi. Trwa ta chwila spisu proroków z Twojej obietnicy. Życie ocalonych będzie podobne do zroszonego ogrodu. Słyszę tu Twoje kroki,
żyję z Twojej modlitwy. Owiewa mnie Twój wiatr rajski, oliwny, pszowski. Drzewo poznania, żylaste pnie, dziki bez, wizgi jaskółek, dzięcioł, słowik. W ziemię wsiąka tu mój pot i Twoja krew. Coraz częściej mnie pytają, czyż to aby nie Ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Tak, to byłem ja. Podróż. Długo schodzi w dolinę. Kały suknie ostrzyli lamiesze, bawiły się w norach kobry i kryjówkach żmij, niedźwiadki i cielęta leżały pospołu. Lew przeżuwał słomę. Mijał ich bez żalu. Nie widzieli go, zajęci pamięcią własnego cierpienia. Szerokim łukiem asfaltu, pustą obwodnicą, obchodził miasto. Pod na skórze zamieniał się w kryształki soli. Było jak dawniej. Może nie wszystkiemu, ale nie jednej rzeczy i sprawie została wrócona niewinność. Nic strasznego się nie działo. Szło lato, jego nieoczywista pełnia. Złote pola pszenicy jak kiedyś i przestworze pełne błękitu. Pod Szyderberg usłyszał daleki dźwięk dzwonów i leżał czas jakiś na łące w wysokiej trawie, plaszcząc. Bił brawo rzeczywistości. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować we wstępie do tego, co ma być tą niespodzianką. Na ręce pana Kamila i tutaj załogi Panteonu za ten cudowny wieczór, puentę wspaniałego wydarzenia w katedrze. Bardzo dziękuję Państwu, zwłaszcza za dwa wiersze ogrodowe, za Dodi i Ogród w Przowie, Panią za cudowną ucztę muzyczną. Proszę Państwa, chcę Wam przeczytać wiersz, który napisałem specjalnie na ten wieczór, a właściwie na cały ten tydzień, który jest przede mną, a który się dzisiaj zaczął. Ten wiersz jest taką grą, właściwie rozmową z jednym z najsłynniejszych wierszy polskiej literatury drugiej połowy XX wieku, mianowicie z piosenką o końcu świata Czesława Miłosza. Ten mój nosi tytuł Piosenka o końcu moich Katowic. Żegnajcie, Katowice. Było dobre wszystko. O nic nie mam żalu. To, co miało się zdarzyć, tu się nie zdarzyło. Czego miało nie być, tu się właśnie stało. Na przykład poranki. Słoneczne i chłodne. Tuż przed wykładami. Szło się w dół, wita stwosza. Złotym dywanem liści. W półcieniu platanu. Chląd wpatrzony w katedrę, temu błogosławi. Mówią, że skamieniał, kiedy w czas zarazy bezczeszczono plac przed świątynią króla. Śląsku mój, górny Śląsku, ziemia jasnociemna, dumna i korna, ziemio moja rodzinna, z Ciebie mi boleść i światło. Żegnaj miasto, długo się Ciebie uczyłem. A teraz hulajnoga śmiga plebiscytową. Kaboverdyjczyk wiezie dietę pudełkową.
pędzi też na bażantową z postmikrobiotyczną wodą butelkową smukły SIK ze start-upu Glovo. Lecz na 3 maja bezdomni rozkładają kartony, a nad tysiącleciem czarnym stadem kołują gawrony. I pęka rym, łamie się twój rytm. Samolot kreśli ósemki pod niebem mukowca. Na Mariackiej słychać nocami muzykę. Pustoszeją twoje kościoły. Lecz dopóki w nich wieczne lampki płoną, dopóki trzmiel nawiedza róże, trwaj. Innego końca nie będzie. Ja te przyjmuję. Chciałam pomóc jak najbardziej. Bardzo proszę. Teraz może. Pomóż. Bardzo dziękuję. No, to już z tym się już nie da nic zrobić. Reżyserzy całości. Tak jest, tak jest. Śląskiem interesuje od zawsze, to znaczy od kiedy pamiętam. Natomiast nagromadzenie w jednym miejscu tak jakby nowoczesnej, współczesnej formie tylu informacji, a także refleksji nad fenomenem tej ziemi jest imponujące. Duże brawa to za słabe słowo, ale ogromna wdzięczność głównie chyba dla księdza arcybiskupa Skworca, bo on był takim spiritus movens w ostatniej dekadzie całej tej wielkiej sprawy. Także znam różnych moich kolegów, historyków, profesorów, którzy tutaj nad tym pracowali. W każdym razie wrażenie to robi imponujące i oby przyniosło Śląskowi dużo dobrych owoców. Bardzo dziękujemy. Napisałem tak. Szanowni Państwo, popołudnie i wieczór 8 października 2023, kiedy to otrzymałem Lux ex Silesia, były, jeszcze są, wielkim darem Boga w katedrze w Panteonie. Bądźcie za to błogosławieni, ksiądz Jerzy Szymi.